całe społeczeństwo powinno skorzystać z dobrodziejstw, jakie niosą za sobą szczepienia. Również młode osoby. Młode osoby dlatego, ponieważ udowodniono w badaniach, że to właśnie młode osoby są ważną grupą transmitterów, czyli osób przenoszących zakażenie. Młode osoby w zdecydowanej większości przypadków przechodzą zakażenie bardzo łagodnie, a nawet bezobjawowo, czasami nie zdając sobie sprawy, że są zakażeni. Poza tym osoby młode są dużo bardziej mobilne niż osoby starsze. Program szczepień ułożony jest na całym świecie w taki sposób, żeby chronić przede wszystkim osoby, które najczęściej umierają. Ale w różnych grupach szczepionych, grupach zawodowych, takich jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, czyli grupy personelu medycznego, jak również nauczyciele, tam znajduje się sporo osób młodych, które powinny się bezwzględnie zaszczepić. Proszę Państwa, im szybciej zaszczepimy się jako populacja, tym szybciej osiągniemy odporność zbiorowiskową. A szczepienie, skuteczne szczepienie jest naszą jedyną, najważniejszą bronią z epidemią. Także wszyscy powinniśmy się jak najszybciej zaszczepić.